Cześć kochani, tutaj Iwi. Mam dla Was dzisiaj coś innego niż standardowy odcinek. Jest to poradnik dotyczący custom contentu w The Sims 4, a mianowicie jak go znaleźć, naprawić, albo po prostu zwyczajnie usunąć bez naruszania innych plików. I tak, zdaję sobie z tego sprawę, że tego typu poradniki są już na polskim YouTubie, ale zauważyłam, że są albo wykonane w słabej jakości, albo trwają jakieś 20 minut plus, więc pomyślałam, że sama zaprezentuję Wam skompresowane informacje w przystępnej formie. W końcu umówmy się, ale nie każdy ma czas na oglądanie półgodzinnych poradników, prawda? Z góry jeszcze Wam powiem, że ta metoda działa do każdego typu custom contentu oprócz modów skryptowych. Czyli możecie w ten sposób naprawić albo usunąć zarówno mody z trybu Stwórz Sima, jak i mody trybu budowy. Czyli jakieś meble, fryzury i tym podobne zachowują tę samą metodę. Pierwszym krokiem, jaki musicie zrobić, jest pobranie programu The Sims 4 Tray Importer. Bezpośredni link znajduje się w opisie filmu. Słuchajcie, podstrona jest po francusku, ale nie przejmujcie się tym, sam program można zainstalować po angielsku, więc nie ma z tym żadnego problemu. Na stronie klikacie ten oto śliczny czarny prostokącik, wybaczcie, ale nie umiem tego za Chiny przeczytać. Odnośnik ten rozpocznie Wam pobieranie Tray Importera. Zapiszcie sobie plik i rozpocznijcie instalację. Przebiega ona w zupełnie standardowy sposób, więc pominę ten krok tutorialu, żeby szybciej jakby przejść do sedna sprawy, ok? Dla tych z Was, którzy korzystają z Maców, przypiszę osobny link, także nie martwcie się, na pewno się pojawi. Drugi krok to po prostu włączenie Waszej gry i stworzenie Sima. Polecam Wam stworzenie Sima łysego, bez ubrań i tak dalej, żeby najprzejrzyściej było widać wszystkie pliki, które nas interesują. Do naszego Sima przypisujemy custom content, który chcemy usunąć bądź naprawić i tutaj ważna rzecz, nie mieszajcie tych dwóch rzeczy ze sobą w zapisie jednej rodziny, bo to bywa dosyć mylące. Także jedna rodzina to rzeczy do usunięcia, a druga rodzina to rzeczy do naprawiania. Gdy już przypiszecie Simowi pliki, zapiszcie go do galerii w swojej grze, nazywając rodzinę w taki sposób, żeby później łatwo było połapać się, o co chodzi. Czyli na przykład zepsute, naprawienie albo nie wiem, coś takiego. Zapisaliście rodzinki? Super! To teraz krok trzeci. Wyłączamy Simsy i wskakujemy do programu, który wcześniej pobraliśmy i zainstalowaliśmy. Tray Importer jest mega prosty w obsłudze. Jak widać, od razu po jego otworzeniu szczytuje nasze pliki z The Sims 4 i udostępnia opis modów przypisanych dla danego Sima czy parceli, bo oczywiście z meblami i innymi duperelami z trybu budowania możecie zrobić dokładnie to samo co w Stwórz Sima. Po prostu na pustą parcelę wrzucamy niedziałające albo po prostu niechciane rzeczy, zapisujemy ją nazwą ułatwiającą późniejszą identyfikację i wybieramy ją w tym programie. Teraz wystarczy jeszcze wybrać zakładkę CC, czyli Custom Content, i voilà! Mamy na tacy podane nazwy plików, z których korzysta nasz sim czy parcela, zazwyczaj razem z małym screenem, jak ten przedmiot wygląda. Mega proste, co nie? Klikając prawym przyciskiem na plik, wysunie Wam się moduł i tak naprawdę interesować będą Was właściwie tylko dwie pierwsze opcje, bo są jakby najszybsze w działaniu. Jeśli chcecie po prostu usunąć plik z Waszego komputera, wybierzcie Show Containing Folder, czyli po polsku otwórz folder zawierający. Otworzy Wam się okno z Waszymi modami, a w nim podświetlony będzie dokładnie ten plik, który przed chwilą wybraliście w Tray Importer. Teraz wystarczy go usunąć. Proste, co nie? Wow! Przy naprawie plików zazwyczaj troszkę bardziej się namęczycie. Cofamy się do momentu wysunięcia się modułu z opcjami dla pliku. Tym razem wybieramy opcję Find on Google, czyli po prostu wyszukaj w Googlach. I tu zaczyna się kopanie. W 98% w początkowych wyszukiwaniach znajdziecie wszystkie pliki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania danego custom contentu. Zwracajcie zawsze uwagę, czy ściągając daną modyfikację pobieracie rekolory razem z meszami, bo najczęściej przyczyną niedziałających modów jest po prostu brak szkieletu do osadzenia samej tekstury. Wtedy spotykamy się z syndromem Sima bez ciała, ale za to z latającą głową i samymi stopami. Chyba większość z Was wie, o czym mówię. I tu mogę Wam zagwarantować, że jeżeli zastosujecie się do wszystkiego, to na 98% pościągane pliki już będą działać w Waszej grze normalnie. I to by było właściwie tyle. Jeśli Wam pomogłam, to bardzo się cieszę. Dajcie znać w komentarzach, czy materiał był wyczerpujący i pomocny. Możecie też rzucić łapą, jeśli chcecie. Ja do niczego nie zmuszam. Zapraszam Was do zapoznania się z moim kanałem. Liczę, że pomogłam. A teraz życzę miłego simowania i widzimy się w kolejnym. Pa, 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 pa.